Eucharystia to wielkie dziękczynienie Bogu. Księdzu biskupowi dziękujemy za sprawowanie tej Eucharystii. Szczególnie dziękuję panu prezydentowi, pani kurator. Dziękuję studentom, nauczycielom, uczniom, rodzicom za udział we mszy świętej intencji naszej szkoły. Pani Alicja Ciupa, dyrektor szkoły. Dostojni goście, drodzy absolwenci, rodzice, uczniowie, przyjaciele i partnerzy szkoły, koleżanki i koledzy. Mam zaszczyt w imieniu swoim, grona pedagogicznego, uczniów i pracowników szkoły powitać państwa na uroczystej gali z okazji jubileuszu 95-lecia istnienia Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Zamościu. Witam serdecznie. Pana Arkadiusza Bratkowskiego, członka zarządu województwa lubelskiego. Panią Teresę Misiuk, lubelskiego kuratora oświaty. Pana Andrzeja Wnuka, prezydenta miasta Zamość. Pana Jana Wojciecha Matwiczuka, przewodniczącego Rady Miasta Zamość. Pana Jerzego Mizioła, wiceprzewodniczącego Rady Miasta Zamość. Panią Elżbietę Kucharską, radną Miasta Zamość. Panią Agnieszkę Kowal, dyrektora Wydziału Oświaty Urzędu Miasta Zamość oraz pracowników Wydziału. Pana Jana Leronka, kierownika oddziału zamiejscowego w Zamościu Kuratorium Oświaty w Lublinie. Pana Kazimierza Chrzanowskiego, prorektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Zamościu. Pana Andrzeja Burdę, dziekana Państwowej Wyższej Szkoły Zarządzania Administracji w Zamościu. Ojca Andrzeja Zalewskiego, proboszcza parafii pod wezwaniem zwiastowania Najświętszej Marii Panny w Zamościu. Panią Małgorzatę Nowosa, prezesa oddziału Związku Nauczycielstwa Polskiego w Zamościu. Pana Mariana Hadrylaka, dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Zamościu. Pana Wojciecha Adamczyka, dyrektora Ośrodku Sportu i Rekreacji w Zamościu. Pana Andrzeja Urbańskiego, dyrektora Muzeum Zamojskiego. A
przedstawicielstwa Polisa Życie w Zamościu. Pana Zbigniewa Tracichleb, prezesa zarządu PKP Spółka Zaolinia Hutnicza Szeroko-Toruń. Panią Beatę Fachler, dyrektora poradni medycyny szkolnej w Zamościu. Panią Małgorzatę Korka, dyrektora placówki Banku Kredyt Agricole. Pana Jarosława Kwiecień, dyrektora Banku Raiffeisenbank w Zamościu. Pana Andrzeja Miodynę, pierwszego zastępcę komendanta miejskiego Policji w Zamościu. Pana szanowni Państwo, jestem przekonana, że dzisiejszy dzień będzie przede wszystkim świętem absolwentów, przywołania w pamięci kolegów, koleżanek, nauczycieli, a także świętem wzruszeń. Powrót do szkoły to bowiem powrót do tego, co w pamięci ocalało, do obrazów z najpiękniejszych lat życia. Kończąc, życzę, aby w tym pięknym dniu jubileuszu we wszystkich sercach nauczycieli, absolwentów, rodziców i przyjaciół odżyły wspomnienia niepowtarzalnej atmosfery, jakiej doświadczaliśmy w tej szkole, aby ją odczuli także nasi goście, a wspólnie spędzone chwile dostarczyły nam wszystkim niezapomnianych wrażeń. Dziękuję bardzo. Szanowni Państwo, 95 lat w murach tej placówki splatały się losy wielu pokoleń, tworząc niepowtarzalny klimat i historię. Przenieśmy się więc w czasie i przypomnijmy sobie czar minionych lat. Zapraszamy do obejrzenia prezentacji multimedialnej przedstawiającej najistotniejsze wydarzenia z bogatej historii szkoły. Wraz z utworzeniem dwuklasowej męskiej prywatnej szkoły handlowej. Pozwolę, to chciałbym dwa zdania przekazać. Czcigodny księże biskupie, panie pośle, pani kurator, panie prezydencie, pani przewodniczący Rady Miasta, szanowne panie, szanowni panowie. To, co dzisiaj tutaj przeżywamy chyba wszyscy razem, bo ta szkoła dawała możliwość rozwoju w Zamościu i Zamościu. Ja w imieniu władz samorządu województwa lubelskiego, w imieniu pana marszałka Sławomira Sosnowskiego chciałbym bardzo gorąco i serdecznie i podziękować i gratulować, bo państwo dają takie prawdziwe, dobre wychowanie. Ja pamiętam ze swoich lat młodości, tutaj wielu nas chłopaków przychodziło płaczeć na ładne dziewczyny, bo to rzeczywiście była kuźnia dobrej żony, dobrej matki, dobrej dziewczyny. Także myślę, tak też jest nada, dlatego też jestem bardzo wypełniony. Teraz chciałbym przystąpić do dekoracji, które my się z panią dyrektor zbrojemy, sztandar szkoły, bo rzeczywiście... Artykułu 41 ustawy o samorządzie województwa oraz uchwały Sejmiku Województwa Lubelskiego w sprawie ustanowienia insygniów i symboli samorządowych. Zarząd Województwa Lubelskiego podjął uchwałę o wyróżnieniu medalem pamiątkowym Województwa Lubelskiego następującej osoby. Pani Alicja Ciupa, pani Renata Iwaniuk, zapraszamy na scenę oczywiście, pan Łukasz Kołodziejczyk, pani Ewa Kowalewska, pani Elżbieta Kustra, pani Edyta Łuj, pani Danuta Mazurek, pani Anna Nizioł, pani Joanna Piotrowska oraz pan Krzysztof Rysa.
chcieliśmy dodać, że pani dyrektor Alicja Ciupa została również nagrodzona dyplomem w formie grawertonu od pana marszałka, także również prosimy o wręczenie. Pani Stefania Szarowolec, pani Wanda Litwin, pani Ewa Martynowska, pani Marta Halinowska, pani Agnieszka Kitka-Nowosacka, pan Tadeusz Panachowski, pani Bożena Tanowska, pani Maria Godzisz, pani Grażyna Ferenszkiewicz, pan Piotr Czechoński, pani Renata Rochowiak, pan Jarosław Żuber, pan Wiesław Harasim, pani Katarzyna Czarnowska. Zapraszam. Urszula Drążek, zapraszam na scenę. A o wręczenie bardzo prosimy pana Andrzeja Wnuka, prezydenta miasta Zamość. Zapraszam serdecznie. Dziękuję bardzo, szanowni państwo. Decyzją Konwentu Rady oraz prezydenta miasta Zamościa mam przyjemność wręczyć nagrodę pani profesor Urszuli Drążek. Jest to nagroda, która niesie ze sobą pewien walor finansowy, ponieważ jest to szkoła handlowa, szkoła przedsiębiorcza. Nie mogło się bez tego, już pan marszałek jest odznaczyć, nie jesteśmy od pieniędzy. Ale żeby uhonorować również szkołę, również nagrodę dla szkoły i odpowiednią sumę z odpowiednim dyplomem za chwileczkę wręczę pani dyrektor, żeby też nie przedłużać już tej uroczystości. A ze swojej strony w imieniu samorządu miasta jeszcze raz serdecznie gratuluję jubileuszu i tak jak wszyscy również czekam na stulecie tej szkoły. Wszystkiego dobrego. Szanowny panie pośle, szanowny panie marszałku województwa lubelskiego, szanowny panie prezydencie miasta Zamość, szanowna pani kurator, szanowni państwo. W imieniu wszystkich wyróżnionych, nagrodzonych, zasłużonych chcę wyrazić słowa wdzięczności. Grawertony otrzymują przedsiębiorstwo produkcyjno-handlowo-usługowe Visa Wiesława Załoga, Dobra Szkoła Andrzej Kiusek, Bank Raiffeisen Bank Polska Spółka Akcyjna, Chrzanowski Development Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Lublinie Halina Chrzanowska, ENET Inżynier Antoni Pawluk w Zamościu, Namioty Plan Deki Banery Michał Greszta oraz Bar Top Anna Topolska. Zapraszam państwa na scenę, a pani dyrektor prosimy o wręczenie grawertonu. Dziękujemy. W imieniu grona pedagogicznego pragniemy złożyć serdeczne podziękowania za trud i zaangażowanie w kierowaniu szkołą. Dzięki podejmowanym działaniom pani dyrektor ekonomik wyróżnia się wysoką jakością pracy szkoły, co potwierdzają wskaźniki zdawalności i EWD. Pani starania przyczyniły się do realizacji wielu projektów współfinansowanych przez Unię Europejską oraz programów krajowych. Nauczyciele wprowadzają innowacyjne programy. Szkoła organizuje cykliczne imprezy o charakterze międzyszkolnym, uczestniczy w ważnych wydarzeniach kulturalnych miasta, uroczystościach patriotycznych, religijnych,
co buduje pozytywny wizerunek naszej szkoły w środowisku lokalnym. Wdzięczni za motywację, wsparcie. Serdecznie dziękuję. Tej skromnej pamiątki z okazji jubileuszu 95-lecia. Dziękujemy. Księże biskupie, panie kurator, panie marszałku, panie przewodniczący, panie prezydencie, szanowni najważniejsi uczestnicy dzisiejszej uroczystości, drodzy absolwenci, pani dyrektor. Ekscelencjo, księże biskupie, panie pośle, panie prezydencie, pani dyrektor, dostojni goście różnych stopni i godności, szanowni państwo absolwenci, byli i szanowna dyrekcjo, kochani wychowawcy, nauczyciele, wczoraj i dzisiaj, wszyscy pracownicy, uczniowie, wczoraj i dzisiaj, szanowni państwo, w imieniu Rady Rodziców składamy serdeczne gratulacje z okazji obchodów jubileuszu 95-lecia Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Zamościu, naszego ekonomika. Dzień dobry, witam państwa serdecznie. Jestem absolwentką 73 roku. Jest mi niezmiernie miło znaleźć się w tym gronie. Jestem wielce stremowana, mówiąc tak, do tak szacownego grona, tylu przedmówców przygotowanych na piśmie, a ja tak wyrwana do odpowiedzi. Ale proszę państwa, podzielę się tym, co dyktuje mi serce. Kolejnego absolwenta, pana Andrzeja Lubczyka, który notabene, przypomnę także, jest nie tylko absolwentem, ale także był przez chwilę naszym nauczycielem. Zapraszam. Biskupie, panie pośle, panie marszałku, panie prezydencie, panie przewodniczący, szanowna pani dyrektor, drodzy nauczyciele. Tak wspominać to można długo i nie będę tak długo państwa męczył. Ale moje wspomnienia biegną do tego budynku historycznego tu za nami. Myślę, że tak łatwo wspomina się szkołę, bo to są nasze młode lata. I fajnie się wspomina szkołę. I dobrze, że tak jest. Staliśmy rano, to dosłownie przyciskaliśmy się, zobaczyliśmy tyle wspaniałych twarzy absolwentów. Szkoły, szanowne grono pedagogiczne, szanowni zaproszeni goście, szanowni uczniowie, szanowni absolwenci szkoły. Też chciałbym powiedzieć coś od serca. W imieniu społeczności uczniowskiej pragniemy złożyć na ręce pani dyrektor najserdeczniejsze życzenia dla wszystkich pracowników szkoły wraz z wyrazami uznania i szacunku za wkład pracy i poświęcony czas na rzecz uczniów i szkoły. Ten oto bukiet niech będzie wyrazem naszej wdzięczności. Jeszcze mamy takie pytanie. Dziękuję. Dzień dobry państwu. Nazywam się Ryszard Kosiński. Witam równie serdecznie wszystkich państwa. Jestem absolwentem rocznika 1956-1960. We wrześniu będzie 60 lat, jak przekroczyliśmy mury tej szkoły, by w 1960 roku zdać tu maturę. Czy można narodowi ofiarować większy dar nad wychowanie i wykształcenie młodzieży? Z okazji jubileuszu 95-lecia szkoły składamy gratulacje, jednocześnie życząc, aby otaczali was zawsze ludzie, przy których można otwarcie cieszyć się z osiągnięć, mając pewność, że oni cieszą się razem z wami. Aby każde działanie, jakie podejmiecie, zawsze przynosiła satysfakcję i kończyło się sukcesem. Życzenia składają dyrektorzy i społeczności szkolne Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2, nr 3, nr 4, nr 5 w Zamościu oraz Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego. Trochę tutaj podsłuchujemy jednym uchem i słyszymy, że niebawem setka. Wszyscy na tą setkę czekamy i liczymy, że
za 5 lat spotkamy się na stuleciu z Państwem. Proszę Państwa wszystkich o powstanie. Baczność. Poczet sztandarowy, sztandar szkoły, wyprowadzić. Mam niezmiernie miło spotkać się z Państwa, z tak szacownymi gośćmi, sponsorami, ludźmi, którzy są nam bliscy. Jak Państwo widzą, jestem tutaj incognito. To jest w porządku, bo ja też nie wszystkich na widowni znam. Przypadło mi w udziale dzisiaj przywitać Państwa. Rzucaliśmy monetą za kulisami. Wszyscy polecieli jej szukać, a ja wyszedłem tu i postaram się krótko powiedzieć co, gdzie, kiedy i dlaczego. Więc mówię, za siedmioma górami, za siedmioma lasami, za najczystszą niegdyś rzeką Łabuńką, gdzieś w okolicach Parku Miejskiego, w staromiejskiej kamienicy żyła sobie mała królewna. Nie należała do grona najurodziwszych panien w okolicy. Taką ją stworzył Pan Bóg i nic nie można było na to poradzić. A jak ktoś ją zobaczył, mówił: jakaż jesteś piękna, inaczej. Królewna miała dopiero 14 lat, a może 16. Kiedy obchodziła 30 urodziny, bardzo się nudziła, bo nie miała się z kim bawić. Jej rodzice byli zajęci królestwem. Aż tu pewnego razu odwiedził ją książę z sąsiedniego królestwa. Uwaga, uwaga! Podaję specjalny komunikat. Poszukuje się męża dla królewny. Ktokolwiek wiedziałby o miejscu pobytu kawalera w wieku ślubnym, proszony jest o powiadomienie królewny lub najbliższej starej panny. A, i zgłoszenia będą przyjmowane drzwiami i oknami. No i dotarliśmy do celu podróży. Przed nami zamek stołeczny. Przydałoby się, by swego pana jakoś należycie przywdział. Zobacz, koszula mi się pruje. Dobrze, że się nie trze, bo byś ogół. A gdzie ja się z taką dziurą pokażę? Zbroją się zakryje. Jakże mi w tym? Bardzo do twarzy. A dajże lusterko. O, to ja? Nie, to ja. Ja jestem piękny książę z bajki, stać mnie nawet na buty Nike. Mam konia karego i giermka głupiego i kawał królestwa przyszłego. Wezwał mnie ojciec razu pewnego, spojrzał surowo, dosyć już tego. Już czas się żenić, rzekł oburzony, wyrywaj z domu i szukaj żony. Nie zagaduj mnie, mój panie, na tematy, co się nie znam. Ruszajmy, narzeczona czeka na ciebie. O nie, nie, nie. Narzeczona nie zając. A właśnie, tylko dlaczego on ma takie zęby? Jakie zęby? No spójrz sam. Niczego jej nie brakuje. No, faktycznie niczego. Ani piegów, ani sezam, ani kurzajek. No chyba nie powiesz, że ci się podoba. No żeby tak zaraz podobać, to nie. Ale w końcu to twoja przyszła żona. Ale ja nie chcę się z nią żenić. Przecież musisz, tato kazali. Och, wiem. Jestem zrozpaczony. No, może cię jeszcze nie zechce.
ale marne to szanse. Za wysoki jesteś, przystojny, blondyn, elegancki. To znaczy, że ty jesteś brzydszy? Nie! W takim razie ubierzesz się w moje rzeczy i pójdziesz oświadczyć się królewnie. O nie! Tak, pójdziesz, oświadczysz się, dostaniesz kosza i wracamy. O nie, w razie wpadki nic mnie nie uratuje. Umrzeć za swojego pana to zaszczyt. Umrzeć to zaszczyt, ale ożenić się to przesada. Nie było tu królewny? Taka stara panna w koronie, która koniecznie chce wyjść za mąż. Rzadko zdarza się, żeby uroda u kobiety szła w parze z inteligencją. Królewna jest wyjątkiem. Jest równie głupia jak brzydka. Gdyby ktoś z was gustował w rodzie awangardowej, to gorąco polecam. Sekretarzu, nie ma tu królewny? Nie, dzisiaj mam już szczęście. Tato! Wydaj mnie całą! Wydaj, chociaż trochę! Jak się znajdzie śmiałek, to wydam cię całkiem. Obiecuję. No nie wierzę. Raz odesłałeś rycerza, który patrzył na mnie tak... No tak. A gdzie on tam patrzył? Oj, chłop to jest chłop. Wie wszystko na ślepek. To masz, babo, placek. Nie chcę placka. Chcę męża. I co ja mam teraz zrobić? Poczekaj jeszcze. Ciągle czekam. Dlaczego nikt mnie nie chce? Bo ci zazdroszczą. Czego? Że taka ładna i do tatusia podobna. O, przegiałeś, sekretarzu. Gdzie podobna? No gdzie? Popatrz na jej oczy, na jej nos. Tato, no kiedy wyjdę sam? Czekaj, słoneczko. Zaraz zapytam straży o narzeczonych. Straż! Najjaśniejszy panie, straż pałacowa melduje się na rozkaz. Brawo. A teraz powiedz mi już, czy nie przybył do zamku przypadkiem ktoś, kto chciałby przypadkiem ożenić się z królewną? Nie było takiego przypadku. A wokół zamku nikt nie krążył? Toż cała służba popna z lornetami stoi, ale nikt nie zbliża się do zamku w promieniu krótszym niż 5 kilometrów. Jakby się ktoś zbliżył, to zaraz złapać i przyprowadzić do nas. Przykuć w pokoju gościnnym i zawołać. Zawołaj mi tu, Marysiu. Królewna płakała? Troszeczkę, powycieraj. Marysiu, mam do Marysi sprawę delikatnej materii. Być może w kontekście konserwacji powierzchni płaskich zabrzmi to groteskowo, aczkolwiek w pewnych aspektach matrymonialnego statusu narzuca się oczywista konkluzja. Sekretarzu, dobrze się czujesz? Ach, wyrażę się prostym językiem. Ja się chcę z Marysią ożenić. Aha, a po co? Marysiu, bądź mi żoną. Jesteśmy dla siebie stworzeni. Ty masz urodę, ja stanowisko. Ty jesteś młoda, ja doświadczony. Ty jesteś kobietą, ja mężczyzną. Pasujemy do siebie jak dwie połówki przydartego dolara. Zawracanie głowy. Ty jesteś stary, ja niewykształcona. Ty brzydki, a ja biedna. Pasujemy do siebie jak dwie połowy banknotu dziesięciolirowego. Nigdy nie będę twoją żoną. Czy to twoje ostatnie słowo? Sprawiasz mi ból. Idę rozpaczać. Naprawdę mi go żal, ale ja czekam na prawdziwą miłość. Wychodziłam za mąż. Tak się nawychodziłam, że aż nogi mnie bolały. Powiedz mi, czy sny się sprawdzają? Oczywiście. Kiedyś śniło mi się, że latam i następnego dnia zleciałem z drabiny. Powiedz mi, jak to jest, kiedy ludzie się kochają? O, najpierw patrzą sobie w oczy, chwytają się za ręce i mówią sobie słówka. A potem?
potem patrzą sobie na ręce, chwytają się za słówka i mówią sobie w oczy. Dziś napotkam swoją miłość. Tak? Coś w środku mi to mówi. Znowu? Czy ty przypadkiem nie połknęłaś papugi? Dzień dobry, córko. Dzień dobry, ojcze. Czy ładnie dziś wygląda? Strasznie ładnie. Naprawdę ładnie? Naprawdę strasznie. A nie powinnam się trochę pomalować? Owszem, owszem. Po południu zawołam malarza. Najjaśniejszy panie, tam stoi. Co stoi? Kto stoi? Kandydat do królewny. Służba pouciekała, psy się w budach pochowały, a on stoi i tak dziwnie patrzy. Uspokój się, może to pomyłka, a może drogi pomylił. Nie, mówi, że do królewny. Co robić, no co robić? Prosić, sekretarzu, leć mu bijuterię. A po co ci biżuteria? Aby mnie było lepiej widać. Jego wysokość książę. Dobry, my się chyba nie znamy. Moja wysokość, książę, przybyłem tutaj z bardzo daleka, aby zostać twoim tym, księciem. Moją córkę może poślubić tylko rycerz prawy i odważny. No to do widzenia. Zaczekaj, tato, nie wybrzydzaj. Wierzmy, co jest. Nie możesz wyjść za byle kogo. Mogę, powiedz mi. Ile posiadasz zamków? 3, w tym 2 błyskawiczne. A dobra ziemskie masz? Mam dobra. Dobra. A służby ile? 4, 3 lata. No to kiedy ślub? Po mojej śmierci. Audiencja skończona. Jak go odeślesz, to sobie coś zrobię. A zrób. Za co? Udało się. Trzeba uciekać, zanim ktoś się zorientuje w tej całej maskaradzie. Tym bardziej, że ten mój Giermek nie grzeszy mądrością. Nie grzeszy, to mało powiedziane. Jest święty, ale i na szczęście brzydki. Już za 5 minut wyjeżdżamy. Myk i nas nie ma. Au! O, jaka ona jest piękna! Oczna jak szmaragdy, usta jak rumieny, zęby jak perły. Piękna jak sklep juglecki. Muszę jej powiedzieć, że ją kocham. Ach, mój wierny Giermku, czy byłeś już kiedyś zakochany? Nie, ja taki chudy to jestem od urodzenia. A ja się właśnie zakochałem, tak jakby mnie coś za gardło ściska. To rozepnij sobie guzik, to moja koszula, ja mam mniejszy numer kołnierzyka. Ach, dziękuję. Ona jest taka piękna. No, trochę znoszona. Kto znoszony? Koszula. Ach, ja mówię o mojej ukochanej. Przed chwilą spotkaliśmy się ze sobą. Ona mnie nadepnęła i powiedziała: przepraszam. A ja jej odpowiedziałem: nic nie szkodzi. I jutro ja ją nadepnę. Jak to jutro? Przecież wyjeżdżamy. Zostajemy. Proszę, nadepnij ją dzisiaj, bo sytuacja jest naprężona. Panienka też sama. Czy mógłbym liczyć? Pewnie. Czy mógłbym liczyć? Do ilu? Cicho! Cicho tutaj. Ma panienka zegarek? Mam. Ja też mam. Bo widzi panienka? Nie widzę. Och, widzi panienka. No kiedy nie widzę? Ach, cicho, baczność! Spocznij, siadać, słuchać! Przychodzi taki dzień w życiu każdego mężczyzny, że chciałby mieć kogoś bliskiego przy sobie. Serce się tłucze w klatce z piersiami, ręka rękę myje. Czekam wieczorem w ogrodzie. Ach.
No! Nie można powiedzieć, że jesteś dżentelmenem. Czemu nie? Niech panienka mówi! A książę, czemu ty jesteś taki? Ja cię kocham! Ja chcę mieć z tobą dzieci! Tak? Na te dzieci to ja bym ewentualnie reflektował! No to pięknie! Nasze dzieci będą miały moją urodę i twoją inteligencję! Jak będą mądre, to nie muszą być ładne! Och, to idzie, schowaj się! To ojciec! Nie było tu sekretarza? Nie. Jakby się pojawił, to... A co tu robi ta zbroja? Nie uwierzysz, ona tu leży. A gdzie to, co było w tej zbroi? Też leży. W tej zbroi niczego nie było. Sama przyszła. Znajdę. Co to jest? Uhu! Że też dożyłem takiej chwili. Sam sobie winny. Jakbyś pił i palił, to byś nie dożył. Milcz, paskudna. Tak, paskudna. Za karę zamknę cię w wieży. Marysia zachowuje się tak, jakby mnie nie kochała. Ale ja nie tracę nadziei. Poczekam tu na nią. O, już idzie. Poznaję ją po chodzie. Marysia pochodzi z biednej rodziny. Schowam się. Jestem taka poruszona. To pierwsza randka w moim życiu. Pierwsza? Czy ja dobrze mówię? Dobry wieczór. Dobry wieczór. To ty? Nie. To nie ja. O. Nie jestem tym, za kogo się podaję. Jestem księciem przebranym za Giermka. A ty? Co ja? A ty, czy jesteś księżniczką przebraną za Marysię? Nie. Bo zastanów się może nad księżniczką. Jestem Marysią z dziada pradziada. Mój ojciec był Marysią i mój dziadek był Marysią. Och, tak cię kocham. Jutro zabiorę cię do mojego księstwa. Tam będziemy żyli długo i szczęśliwie. Dopiero jutro? Ja już dzisiaj chciałabym żyć długo i szczęśliwie. I będziesz szczęśliwie, a jutro będzie długo. Tymczasem jak ci się wychować? Już, kocham cię. Kocham cię. I ja! O, jakże się zawiodłem! Wszystkie baby są jednakowe, a najbardziej jednakowa jest Marysia. Nie zasługuje na moją miłość. Od dziś będę ją traktował jak powietrze. Przepuszczę ją przez sprężarkę, a tego twu księcia zakapuję. Lecz znów ktoś idzie. Czy to mój piękny książę? Piękny, ale nie twój! Lubię cię, jesteś taki męski. No, ty też jesteś, no wiesz, męska. Tak mi smutno, bo mój ojciec nie zgadza się na nasz ślub. Jak nas zobaczył razem, to strasznie się wkurzył. Pluł, tupał i czerwienił się. Nie przejmuj się, na pewno potrafi jeszcze więcej, ale mimo to się powstrzymał. Ale na ślub nigdy nie pozwoli. I za to go lubię. Najdroższy, czy znasz opowieść o Romei, Romerze, Romeju i Julii? Umrzyjmy tak jak oni. Może na tamtym świecie będziemy razem. Wystarczy jedna tabletka. O nie, nie, ja nie głodny jestem. To może gaz? Otrujmy się gazem. Połączy nas kuchenka gazowa. Po gazie mi się odbija. Mam jeszcze sztylet. Więc co, ja muszę już iść. Zaczekaj. O, ja biedna, porzucona, to sobie chyba coś zrobię. Czy to będzie coś do jedzenia? O, sekretarz, co ty tu robisz? Cierpię. Tak samo jak ja. Też jesteś głodna? Jestem nieszczęśliwie zakochana i nie mam z kim umierać. Ja też jestem nieszczęśliwie zakochany. A kogo tak kochasz? Bo jeżeli mnie... Nie, ja jestem nieszczęśliwie zakochany, ale nie aż tak. O, biedna ja, biedna. Ale brzydki dzień mamy dziś.
Dzień dobry, królu. Niedobry. No to będzie jeszcze gorszy. Przygotuj się na okropne wiadomości. Dobrze, żeś mnie uprzedził. Otóż dowiedz się, że mamy coś paskudnego w naszym królestwie. Oj, sekretarzu, daj spokój. Nie, nie o królewnie mowa. Chodzi o oszustwo. Przyprowadziłem taki mały Scotland Yardzik i co się okazało? Książę to nie książę, tylko Giermek przebrany za księcia. A księciu przebrał się za Giermka, więc Giermek to nie Giermek, bo Giermek to książę. Czy zrozumiałeś mnie dobrze? Zrozumiałem. Ty lepiej ukaż oszustów, którzy robią cię podle w konia. W konia mnie robią? Straż! Dlaczego się przebraliście i robicie mnie w konia? To jest pomówienie! Myśmy się już od pół roku nie przebierali. Kłamie! Kłamiesz. A skąd? Królu, zróbmy tak. Jeżeli on jest księciem, niech uderzy Giermka w twarz. No, bi. Uderzył. Królu, zawołajmy świadka. Niech tu przyjdzie świadek Marysia. Kto mnie wołał? Czego chciał? Niech Marysia powie nam prostym słowem. Który z tych dwóch to prawdziwy książę? Ten. Marysiu, powiedz prawdę, a włos ci z głowy nie spadnie. Masz, a prawdę nie powiem. Tak, tak. Odprowadzi skazaną? Ja! Ja ją odprowadzę. A wy tu czekajcie, aż się namyślę, jaki wyrok na was będzie. Zrozumiano? Wierny Giermku, może jeszcze uda nam się uratować, Marysie. Musimy się przyznać. O nie, nie! Trzeba się ubierać! Ja sam się przyznam, oddaj mi moją zbroję. O nie, nie! Ja z tej zbroi tak łatwo wydobyć się nie dam. Ja mam tu swój mały, intymny świat. Zobaczysz, tak nas przycisnął. Będą nas bili do nieprzyjemności, aż wszystko wyśpiewamy. To słabo im pójdzie, ja mam kiepski głos. To ja sam zabiję się z żalu za utraconą Marysią. Nie mogę patrzeć na krew, zwłaszcza błękitną. Jak będziesz nieżywy, to mnie zawołaj. Proszę stać, król idzie! Nie krzycz na niego! To nieboszczyk! Boszczyk czy nieboszczyk, nikomu nie wolno leżeć w przytomności króla! Będzie leżał? Umarł! I takie jest jego prawo! Ajaj, umarł? To szkoda! Ja taki mądry wyrok wymyśliłem! Zabił się! Z żalu! Za utraconą Marysią! Przez złego króla! W denacie! Straciliśmy dzielnego rycerza! Walecznego kawalera! Wiele szczęścia w życiu osobistym i pracy zawodowej. Gdyby nie podłość króla, żyłby jeszcze długo, doczekałby wnuków oraz sklerozy. Nie wstyd ci, ty monarcho? O, jakże okrutny byłem. I podły? I podły. Doprowadziłem do nieszczęścia twojego ludzi. Teraz żałuję. Może uda się uratować choć trochę Maryśli. Chyba zapłacę nad tym kawalerem. O, kawaler? Królu, miałem kiedyś książkę, która był sposób na uratowanie martwego księcia. Zdradzę ci go, jeśli obiecasz, że nikomu z nas krzywdy nie zrobisz. Powiedz, co obiecam. W książce tej królewna całuje leżącego księcia. Ta ręka do góry, a druga tak. I to pomoże? No, na następnym obrazku książę już stał. Czy zechcesz zrobić to, córko? Zechcę, zechcę! Ładnie mów w tym umarciu. Nie, nie, żyję, żyję! Żyję, naprawdę żyję! Nieszczęście królu! Szanowni zebrani, szanowne zebrane! Marysię, która została oddana smokowi za żonę, już nie zobaczymy! Małżeństwo zostało skonsumowane. O, jakie to straszne. A miało być tak pięknie. Ja i Marysia forever. I ślub. A teraz nie mam się z kim żenić. Ze mną! Ze mną! Zięciu! Odwagi! Nie możesz zrobić taty i teścia! Ach, naprawdę muszę? Sztuka się kończy, ślub musi być. Ach, no dobra. A więc, drogie moje dzieci i wszyscy zgromadzeni, to piękna chwila. Proszę się ustawić. Służba zrobi zdjęcie. Uwaga, uśmiech! Ptaszek leci! Stać! Nie uśmiechać się! Niech nikt się nie uśmiecha! Marysia? Tak, to ja! Zostaliście podle oszukani przez sekretarza! Uwięził mnie, wierzy zamiast oddać smokowi! Ale ja uciekłam! I proszę wydać mnie za księcia! Nie dam! Królewna dowierzy! Och, jak się cieszę! My się pobierzemy i mój tata się cieszy! Razem to już dwie osoby! No i w ten sposób mamy dwa śluby na koniec! Królu, królu! A ja? No a ty zostaniesz starą panną.
Zvezda volšebna ja, zvezda mojih minuvših dnev. Ti budeš večna, neizmjerna ja, v duše Twojego serca. Kiedyś byłam różą twoją. Ciernim dziś, gdy się przyglądasz mi. Nie kobieta. Bóg mi da mnie. Bóg mi wręcz odbiera. Kiedyś różą byłam, lecz nie jestem teraz. Od czasu do czasu jakbym słyszała nadal, jak przechodzisz przez mój próg. Miły, od czasu do czasu, choć wiem, że nie mam prawa, bo nie jestem twoja już. A na moim dachu gniazdo znów ożyło. Do domu bociany wróciły, a ja śniłam znów, że jak one tu. Wrócisz, miły. Bóg mi daje. Bóg mi wręcz odbiera. Kiedyś różą byłam, lecz jestem teraz. Od czasu do czasu jakbym słyszała nadal, jak przechodzisz przez mój próg. Czasu, choć wiem, że nie mam prawa, bo nie jestem twoja już. Od czasu do czasu jakbym słyszała nadal, jak przechodzisz przez mój próg. Miły, od czasu do czasu, choć wiem, że nie mam prawa, bo nie jestem twoja. Kiedyś różą byłam, lecz nie jestem teraz.
lecicie gdzieś w daleki świat. Gdy zdobyłeś szczęście swe i poznasz życia smak, zamykasz dwór rodzinnych stron i wrócisz tu. Wrócisz gdzie twój dom. O, wrócisz tu, gdzie nad Wiślański brzeg. Powrócisz tu za siedmiu gór i rzek. Powrócisz tu, gdzie płonie słońcem wrzos i głuk, gdzie cię nie przóz piach mazowieckich dróg. Powrócisz tu, gdzie wierzby pośród pól. Powrócisz tu, gdzie klucze białych chmur. Powrócisz tu, by szukać swoich dróg i gwiazd, by słuchać znów, jak wiosną śpiewa las. Powrócisz tu. Pod niebem wielkich miast swój zgubisz ślad. Osiągniesz to, co chcesz, za rok, za parę lat. Lecz gdy zdobędziesz wszystko już z dalekich stron, kiedyś wrócisz tu. Powrócisz tu, gdzie nad Wiślański brzeg. Powrócisz tu za siedmiu gór i rzek. Powrócisz tu, gdzie płonie słońcem wrzos i głuk, gdzie cię nie brzus piach mazowieckich dróg. Powrócisz tu, gdzie wierzby pośród pól. Powrócisz tu, gdzie klucze białych chmur. Powrócisz tu, by szukać swoich dróg i gwiazd.